Cześć wam, moi drodzy, z tej strony Dawid i witam was w marcu na moim gospodarstwie. Dużo się podziało, w sumie miałem zacząć od jechania naszym Masejkiem, ale pokażę wam co i jak. Dobra, jeśli chodzi o samego Maseja, naprawiony, zrobiony silnik na nowo, podkręcony na maksa, nowe opony z obciążnikami założone, a dlaczego, to zobaczycie w dalszej części programu, że tak to ujmę. Co się jeszcze wydarzyło? Sprzedałem silos, to widzieliście na poprzednim odcinku. Kupiony został... Co to był za dźwięk? Nie wiem. Kupiony został nowy silos do kiszonki postawiony. Tutaj jeszcze trochę trzeba podrównać, ale już źle nie jest. I tak jak widzicie, szklarnie zostały postawione. Niech się to, że tak powiem, wszystko... rozwija, niech to rośnie, będzie od razu sprzedawane. Tym razem nie będę się bawił w wywożenie tego wszystkiego. Mamy marzec, mamy wszystko zasiane, zasadzone śmicznie, tylko że od marca to już owocuje, ale niech tak będzie, tu się nie będę jakimś na tym bardzo skupiał. Jeśli chodzi o nasze krówki, to co było ostatnio wrzucane, byczki, krówki się już u nas, że tak powiem, zadomowiły. Jest póki co 3T, 3T, niech się rozwijają. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Także tak, dlaczego poszedłem w podkręcenie ciągnika, co się będzie działo? W zasadzie doszedłem do etapu, gdzie kupiłem w sumie ciągnik, który który chciałem mieć na tej serii. Ciągnik, co ja pierdzielę. Kupiłem siewnik, który chciałem mieć na tej serii. Także jedziemy sobie po jego odbiór. Zapniemy od razu, przelecimy z siewem tam zaraz przy starym przy starym gospodarstwie. Zasiejemy owies. Tak jak widzicie, 12 stopni nie jest najgorzej. Tutaj sobie, jeśli dobrze pamiętam, właśnie, mamy lecieć siać, a nie sprawdziłem jednej bardzo ważnej rzeczy. Co z wapnem? Czyli to było PH chyba, tak? PH tutaj nie powinno być. Czemu tu jest? Okej. Jak to... Aha, to jest odświeżone. Dobra, bo 52 będziemy musieli obsiać. Wiem, co jeszcze... Czy będę musiał zakupić, bo chyba ta Isaria tutaj spoko, że jest, aczkolwiek chyba trochę niepotrzebnie ją kupiłem. Nie wiem, co jeszcze dokupię, jak już... Mam nadzieję, że to jest... Jest. No właśnie, i to jest chyba coś, co trzeba mimo wszystko kupić. 18 metrów na minutę. 2,5 tony. Może mieć to sens, bo standardowy, chociaż zapnie mi się to do obciążnika. Dobra, zobaczymy, czy to się sprawdzi tak, jak myślę, że będzie sczytywało z całości tego, co siejemy. Dobra. Także lecimy, odbieramy sobie piękny siewniczek. Tutaj, jak widzicie, zdążyło się już zachwaścić, ale nie robię z tym nic, bo będziemy mieli siewniczek już uprawowo siewny tym razem, nie tak jak poprzednio. Bez wału, także bez kultywatora, także nie ma na co marnować roboty. Dobra, tak jak widzicie, wydaje mi się, że to będzie bardzo pasowało. Także trzeba to zapiąć. Oczywiście. Dlaczego mnie to nie dziwi? Zobaczymy. A, tylko teraz jak będę miał dwa siewniki, to nie będę w stanie... to nie będę w stanie sprawdzić, ile mam hektarów, a w sumie to też by się przydało, bo w zasadzie
jeśli chodzi o hektary, no to też skończyło się na tym, że okej, nawet nieźle to wygląda. Aha, trochę śmiesznie, bo tu się kolizja wrzuciła. Dobra, będę musiał coś z tym pomyśleć, czy wykupimy. Bo tak, tutaj dokupiłem pole obok, połączyłem już, także robota jest zrobiona. I gdzie jeszcze? Polecimy sobie tu. Zapomniałem pokazać, tutaj też już zostało pole przez nas wykupione, powiększone. I trzeba będzie na nim coś zasiać. Przyznam szczerze, że jeszcze nie wiem co. Ale to myślę, że najmniejszy problem. Tym bardziej, że nie robimy tego w tym odcinku. Dobra, jesteśmy tu. Szczerze nie zwracam uwagi jakoś bardzo na to, że ta dziwna kolizja się wrzuciła. Kupujemy big bagi z ziarnami. Myślę, że 4 na pewno. Big bagi z nawozem. Właśnie, tu jest nawóz. Czy tu jest... tak, nawóz sypki. To nie jest nawóz płynny, żeby się nie zdziwić. A, no właśnie, mówię, że nie jest nawóz płynny, a wchodzę w nawóz płynny, tak? Dobra. Korn kali standardowo 4T. Nie pamiętam, ile tutaj wchodzi, ale tak czy inaczej trzeba to uzupełnić. Halo tu, dobra. Okej, ile tego tutaj wejdzie? A, szkoda, że nie można to jednocześnie, na pewno. No ale dobra, przeżyjemy może jakoś. No i tak jak widzicie, już 8 metrów będziemy robić i powinno to wyglądać dość przyjemnie, taką przynajmniej mam nadzieję. Bo w momencie... pytanie, ile ten czujnik będzie wyłapywał, który zamontowaliśmy w tym momencie naprzód. Kurczę, z jednej strony wygląda to fajnie, z drugiej strony czy to wygląda... Czy ten ciągniczek nie jest troszeczkę za mały, bo ma niby te 300 koni, które ma mieć. 240 koni nawet wystarcza, co nie zmienia faktu, że może on trochę śmiesznie wyglądać przy tym naszym siewniku. Zobaczymy, jak będzie bardzo śmiesznie wyglądał, no to będziemy wtedy myśleli, jak to inaczej rozwiązać. No jak to inaczej rozwiązać, trzeba będzie kupić większy ciągnik. Czy coś się jeszcze, że tak powiem, ciekawego by działo? Po stałych sprzedażach i przed inwestycjami miałem, z tego co pamiętam, 500 coś tysięcy, jeśli... Okej, nie weszło wszystko, trudno, przeżyjemy. 500 coś tysięcy, 550 chyba, no ale tak jak mówię, te wszystkie inwestycje się podziały, ja też tutaj nie będę skupiał nad tym, co konkretnie, znaczy co do grosza, jak to wszystko wyglądało, nie o to w tym wszystkim tutaj chodzi. Okej, to pięknie wygląda, no i powiedzcie mi, czy to nie jest najładniejszy siewnik, jaki widzieliście. Dobra, teraz tak, to muszę rozłożyć. Aha, bo tak, teraz uprawa owsa. Czy to się jakoś włącza? Włącz czujnik upraw, to jest to, okej. Automatyczne dawkowanie, okej, teraz... No dobra, no to chyba tak i jedziemy. I mamy nadzieję, że to wszystko będzie w porządku. Tutaj też ja się muszę jeszcze nauczyć takim dużym zestawem jeździć. W ogóle on jeździ 18 na godzinę, co jest też dla mnie niepojęte. Z drugiej strony no jest... Jest duży, ale czy... Kurczę, nie wiem czy on, ale skoro jest tak zaprogramowany, to czemu ja miałbym w tym momencie zmieniać to, że on może iść 18 na godzinę? Kurczę, no wygląda na to, że będzie nam to robiło naprawdę fajną robotę. Jedyny minus, który tutaj widzę, to, że nie zrobiłem tym wapnem, ale no nic, no zrobię pod na kolejne pola, więc mam nadzieję, że tutaj tragedii z tym nie będzie. No i dobra, no zobaczymy. Wygląda na to, że ta robota teraz tym siewnikiem powinna bardzo szybko iść. No i nie ukrywam, że mi to też się w tym momencie podoba. Okej, dobra. To, co trzeba zrobić. Wykryjmy szerokość.
8 metrów, czyli standardowo ma 8,2. Okej. No i ustawiamy i jedziemy. Już teraz powiedzmy pełna automatyzacja produkcji nam się włącza. No, jakby nie patrzył produkcji. Automatyzacja farmy, tak? My tego się trzymajmy. Aczkolwiek wygląda to bardzo, bardzo ciekawie. No przynajmniej według mnie. Mam nadzieję, że wam też się to spodoba. No i powiedzcie, no. No według mnie jest, jak to mówią, czuć bogactwo. Czuć bogactwo. A zróbmy sobie screenika ze starą farmą. Dlaczego by nie? W ogóle ciekawe, co tak śmisznie wyje, że tak powiem. Czy to siewnik, czy to ten, czy to ta maszynka do zbierania informacji. Ale wydaje mi się, że to pewnie siewnik, jakaś pneumatyka tutaj się uskutecznia i to stąd się bierze. Dobra, ustawiamy w tę stronę, lecimy, nie ma na co czekać, pewnie puścimy tutaj pracownika, jak obrobimy parę przejazdów, ale jeszcze chwila, pewnie obrobimy mu tam ten gorszy, że tak powiem, kawałek, ten klinik, żeby umiał sobie z nim poradzić, a jak już będzie to obskoczone, no to na pewno przerzucimy się na jakąś inną robotę. Dobra, sobie nie urwać nowego czytnika. Swoją drogą ciekawe, jak dużo on, że tak powiem, wyłapuje, jaką szerokość, ale to zobaczymy na spokojnie. Okej, cofnijmy tutaj na oranę, byle nie posiunym, chociaż posiunym też trochę przejedziemy. Okej. Co, standardowo nie załapałem od samego końca, ale to cofniemy. Okej, dobra, powinno być w porządku. Będzie siało do końca, będzie siało do końca. Tyle jesteśmy w stanie przeżyć. Dobra, zróbmy to w ten sposób, żebyśmy wiedzieli, gdzie będzie mógł pracownik jechać. Kurczę, no nie ukrywam, że to wycie jest dość irytujące. Okej, nie ma go w środku, tyle fajnego. Też z tego, co mi się wydaje, to jak tutaj zrobię już, posieję ten owiec cały i tak dalej, no to w końcu dojdę do etapu, gdzie będę mógł zainwestować w młyn, bo taki też był plan, że będę mąkę robił. No a w sumie owsa na nic innego nie przerobię. W ogóle w pewnym momencie myślałem, czy nie pójść tutaj w te wszystkie warzywa okopowe, marchewki i tak dalej, aczkolwiek przyznam szczerze, nie wiem, o kurczę, zagadałem się, czy na tak dużych polach to będzie ładnie wyglądać, no bo to też jest ten, tak gdzieś trzeba zwrócić uwagę na to, że te maszyny, chyba że od razu pójdziemy w duże maszyny, bo przyznam szczerze, nie pomyślałem o tym, żeby iść w małe maszyny, jak miałem mniejsze pola. No i teraz, kurczę, trochę głupio mi się cofać z tym wszystkim. Aczkolwiek, no też byłoby jakaś nowość, ale może jeżeli okaże się, co jest, naprawdę zawadziłem? Wydawało mi się, że nie, ale okej. Może się okazać, że jeżeli Riot wyda szpakowo jakoś w miarę w okolicach kończenia tej mojej serii, powiedzmy, no to też fajnie byłoby. Fajnie by było. Czy mi się coś pojawia więcej informacji na tej mapie? Mam wrażenie, że ta minimapa się jakoś koloruje śmiesznie przez to, że mam ten czujnik dodatkowy i że ona wyłapuje jakieś dodatkowe informacje. Aczkolwiek, znaczy, nie mówię, że nie, aczkolwiek jest to trochę śmieszne, tak? No zobaczymy, mniejsza, o to nie ma się co skupiać. Wracając, jeżeli by się okazało, że jak mniej więcej w okolicach tego, jak ja kończę tą serię, Riot by miał skończoną swoją mapkę, no to ja najprawdopodobniej bym na tej mapie na szpakowie zrobił sobie serię taką zupełną od biedy,
W sensie chciałbym zacząć w momencie. Znaczy, chciałbym zacząć z totalnym zerem, czyli mieć dosłownie kawałek ziemi, gdzie stałby dom, i to byłoby wszystko. I robić sobie. Zarabiać pieniądze na najcięższych warunkach, w sensie zjechać z tego zarobku. Z zarobku z kontraktów, zjechać z zarobku. W sensie na poziom trudny wskoczyć i zobaczyć, jak długo by zajęło mi tutaj osiągnięcie czegokolwiek, powiedzmy sobie szczerze, bo no od takiego poziomu raczej ciężko byłoby. Raczej ciężko byłoby się na jakieś miliony grube wrzucić, acz kto wie, może by się udało. Dobra, tak czy inaczej, wy, że tak powiem, zobaczyliście sobie, jak to wygląda. Mam nadzieję, że pracownik będzie w stanie z tym pracować. Tutaj jeszcze tylko podlecimy mu ten poprzecznik, żeby nie wpadł na pomysł z przejechaniem przez poprzecznik i robieniem na drugim polu. Ale wygląda na to, że ten siewniczek się spisuje bardzo ładnie. No mówię, jestem pod wrażeniem tego, że on ma taką prędkość pracy 18 metrów na minutę, no to myślę, że dość solidnie przyspieszy nam tutaj możliwość obrobienia poszczególnych kawałków, no i przyspieszy nam tutaj rozwój, jakby na to nie patrzeć. Dobra, jesteśmy w momencie, kiedy możemy najprawdopodobniej już puścić pracownika. Zobaczymy, jak on sobie będzie radził. Ok, mamy prosto, puśćmy go. Czy on da radę? Póki co daje radę. Zobaczymy, co zrobi na nawrocie. Jeśli na nawrocie sobie poradzi, no to my też nie będziemy tutaj już go sprawdzać. Polecimy najprawdopodobniej pod owies albo kukurydzę przygotować kolejne pole, czyli trzeba będzie polecieć na ten moment z... O, no i pracownik wyłącza sobie, nie ma problemu z tym. A śmieszne, że nie wyłącza czujnika tego przedniego. Okej, czy on jakoś dobrze nawróci? Tak jak patrzę, mamy jeszcze dość sporo kasy. I myślę, czy tutaj nie kupić rozrzutnika jakiegoś większego do wapna, bo nie ukrywam, że no, coraz większe te pola, jeździć tym majem 12-metrowym robi się po prostu to zbyt długie. Dobra, okej, jest w porządku, lecę na szybko podłączyć póki co. Gdzie jest? Tutaj jest. Wpadniemy sobie tylko na krótko tutaj na to nowe pole pojeździć tym, że tak powiem, co mamy w rozrzutniku nawozu i wykończymy to. Skończymy odcinek, a potem po prostu będziemy się zastanawiali, jak rozwiązać dalej sprawę z wapnem. Bardzo możliwe, że kupimy sobie po prostu nowy rozrzutnik. Nie ma sensu się zastanawiać. Wow, tutaj pojeździłem tym kultywatorem, a już nic nie widać z tego. Także no, jest to minus, powiedzmy, samego kultywatora, ale po zasianiu po prostu wpadniemy z... prosty. Wpadniemy może, nie wiem, z chwastownikiem, może pomyślimy o kupieniu jakiegoś opryskiwacza większego, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No tak jak mówię, seria, gra nam pozwala, no to rozwijajmy tą serię, nie zastanawiajmy się za bardzo, jak to wszystko ma wyglądać, tylko po prostu róbmy swoje. No i tak jak widzicie, nawet nie tak źle to ucieka, tutaj nie ma może najlepszych warunków do tego, ale zaraz będziemy. Kurczę, no szybko nam to zejdzie. No tak czy inaczej, 20 parę minut będziemy mieli tego odcinka. Tutaj z pola starałem się wyciągnąć ile się dało. Mam nadzieję, że wy tam też się, że wy też wolicie takie pola, a nie tylko proste kwadraty, bo wiadomo, fajnie jest puścić pracownika na prosty kwadrat, aczkolwiek mimo wszystko. O, tak. Super, szkoda tylko, że nie ta szerokość. Ok, tak, 12.
Czwórka, dwa, enter. Pyk, pyk. No dobrze. Wszystko tak to poszło. Niech tak będzie. Halo, czy ja mogę sobie... Aha, bo nie to kliknąłem. Mogę sobie cofnąć. No i tak, powoli trzeba to kończyć. Miniaturkę mamy zrobioną, więc już tutaj nie będę wrzucał na miniaturkę robienia tego... tego wapnowania, ale wydaje mi się, że początek tego sezonu szóstego można uznać za udany. Tak jak mówię, no, mam wrażenie, że czuć, że tak powiem, rozwój i pieniądz na tym gospodarstwie. Mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie na dobre, że uda się tutaj jak najwięcej z tego zarobić. Jeszcze do tej pory nie miałem miliona, ale myślę, że gdzieś koło 50 odcinka powinien ten milion być. To w sumie chyba jest 30 odcinek, także taki mały jubileusz. O, czemu to jest tak na niebiesko? Ciekawe w sumie. Śmieszne, ale nie będę się już zagłębiał. Dobra, powiedzmy, że akceptowalnie to wyszło. No nic, mamy obskoczone to dookoła, wy macie zarys tego, jak to będzie w najbliższym czasie wyglądało. Pewnie następny odcinek to będą siewy kukurydzy, jakieś małe uprawy. No i oczywiście mógłbym wam wszystko pokazywać, jak sieję i uprawiam, aczkolwiek, tak jak już mówiłem w którymś z poprzednich odcinków, no wy byście się po prostu zanudzili przy tym, także myślę, że to, co widujecie do tej pory na odcinkach, jest wystarczające. Wiecie, co się dzieje, wiecie, jak wygląda rozwój. No i to, mam nadzieję, w jakimś stopniu wystarcza. No i tak jak mówię, chyba jeśli chodzi o kolejne inwestycje, to po prostu rozrzutnik wapna. Zobaczymy, czy to będzie zwykły rozrzutnik wapna nawozu, czy pójdziemy w jakieś, nie wiem, może samojezdny. Nie, jeszcze chyba za wcześnie na samojezdny, ale zaraz będziemy myśleć, jak to dalej zrobić. Dobra, no wapno się skończyło, ja się z wami też żegnam, odcinek trzeba skończyć, także trzymajcie się, dzięki za to, że byliście, na razie, cześć!